No hejo, to ja. Dobra, wiecie, że to ja. O czym ten vlog? Po pierwsze, jak widać, zapewne mam nową kamerkę. Jakość jest po prostu nieba ziemia. I mam taką samą kamerkę, co mój jefcia. Tak, mam taką samą kamerkę, co on. Bo tamtą starą sprzedałam, niech dobrze służy nowemu właścicielowi. Co ja chciałam powiedzieć? Ten vlog chciałam... Dobra, ten vlog jako numer vloga, w sensie, że ten z kolei któryś vlog miał być o moich zwierzakach, ale stwierdziłam, że skoro ostatnio, no jakiś czas temu już byłam w Szwecji u mojego misia, to powiem coś trochę o tym wyjeździe, co tam w sumie się działo ciekawego, co zobaczyłam, kogo poznałam i tak dalej, i tak dalej. Otóż 28 kwietnia o godzinie 14:20 samolot kremówki wystartował do Szwecji. Do Malmo. Z Wrocławia. No co, no lot jak lot, nie? W sumie pierwszy raz leciałam samolotem, ale jakoś tam specjalnie w sumie się nie bałam, bo... Kurczę, to jest najbezpieczniejszy środek lokomocji podobno, nie? I tak, w ogóle leciałam obok siedząc obok takiej bardzo sympatycznej pani, która mieszka w Lund, w Szwecji też. I właśnie tak sobie porozmawiałyśmy trochę, że ona już od iluś tam lata, ale się boi wciąż. Ja nie chciałam zasłonić tam tego okienka, bo strasznie mi zależało, żeby pooglądać sobie tam, co jest w dole, widoki naprawdę niesamowite. I każdemu polecam, żeby chociaż raz w życiu zobaczył coś takiego, po prostu leci się, a pod nami miasta, miasteczka, jakieś pola, to wszystko wygląda jakby się, nie wiem, oglądało Google Maps, bo to... Aż jest niesamowite, że może być trawa niby ta sama, rosnąca na kilku polach, a to wszystko wygląda oddzielone, pociachane od linijki. No, coś niesamowitego. Leciałam godzinę, w sumie niecałą, tam chyba 40 parę minut, bo w ogóle nie dość, że tak, w rozkładzie jest godzina 15, powiedzieli, że będziemy lecieć 55 minut, a w ogóle jeszcze zalecieliśmy 10 minut wcześniej, więc tak, ale już na mnie czekał tam mój ukochany. No i co, i tyle w sumie, razem z bratem oczywiście, właśnie poznałam jego brata. W sumie miło było, od razu jakoś, nie wiem, byłam bardzo zmęczona, bo wstałam tego dnia bardzo wcześnie. Jeszcze biegałam, musiałam iść pozałatwiać parę spraw w mieście i w sumie to było straszne. Jeszcze musiałam się dopakować, w ogóle nerwy były, bo jeszcze moja babcia też boi się latać sama, boi się w ogóle nie puścić gdziekolwiek, także to już też w ogóle był kosmos, a wszystko masz, a masz telefon, a masz portfel, a masz coś tam, no także wiecie jak to jest, nie? I wiecie jakie są babcie. Potem, co tam potem? Potem następnego dnia, na pewno poszliśmy na spacer. Po miasteczku, w którym mieszka Efcia. I na pewno po południu poszliśmy do jego brata i do Jelly na no, tam kawkę, herbatkę i takie tam, nie? No wiecie o co chodzi. Miło było w sumie, spoko. W poniedziałek jakoś tak odpoczywaliśmy. We wtorek zdaje się, że to już żeśmy wtedy... Tak, we wtorek chyba żeśmy pojechali do Helsingborga. I w Helsingborgu żeśmy sobie tam połazili trochę po mieście. W ogóle spotkaliśmy Doriego, kolegę ze szkoły. Bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. W ogóle ludzie w Szwecji są tacy, wiecie, bo w Polsce idziecie ulicą i w sumie boicie się zapytać w ogóle nawet o drogę, bo ktoś wam odburknie, że nie ma czasu, że coś tam. Natomiast tam się idzie i się czuje taki luz, że ludzie są do ciebie przyjaźnie nastawieni, że no nie wiem,
Wiecie, o co chodzi, nie? Że nie czuję się takiego, że każdy cię olewa i ma w dupie, tylko że jak będzie komuś potrzebna pomoc, no to taki Szwed, czy w ogóle mieszkaniec tam, który tam jest, to z chęcią pomoże i zawsze, nie wiem, wyciągnie pomocną dłoń. Przynajmniej takie wrażenie odniosłam, że można i pogadać z każdym, na przypadkowym nawet na ulicy. I podejście do kogoś tak znienacka i zapytanie, co słychać, nie jest odbierane za coś dziwnego, tylko za normalne, powiedzmy. No, nie wiem, na ile normalne, ale wiem, że nie jest dziwne wcale, więc... Ale nawet bym powiedziała, że bardzo sympatyczne. No i tak, potem w sumie wiele dni żeśmy... Znaczy wiele dni, ogólnie 10 dni tam byłam, więc to samo w sobie nie jest wiele. Ale kilka dni na pewno spędziłam w mieszkaniu u Ewki. Nie, my po prostu myśmy sobie siedzieli, gadali, oglądali filmy, jedli, albo żeśmy spacerowali tam po miasteczku. W sumie żeśmy nie jeździli jakoś specjalnie. Któregoś tam dnia żeśmy pojechali na Wele, takie duże centrum handlowe. Raj dla tych wszystkich takich dziewczynek, które lubią zakupy, bo naprawdę, naprawdę dużo tam jest sklepów. I wiecie co, wiem, że powinnam powiedzieć, że mi się spodobał albo jakiś sklep z ciuchami, albo że mi się spodobał na przykład jakiś sklep z grami, których było tam też kilka w sumie, jakichś tam takich centrów gamingowych, powiedzmy. Gry na konsole, wiecie, w ogóle same konsole. W ogóle co widziałam w jednym sklepie, słuchajcie, naklejki Minecrafta, takie oryginalne. Czy tam magnesy to były, czy naklejki? Magnesy chyba. Nie wiem, ale stwierdziliśmy z Ewką, że przeprowadzimy po prostu masowy import tego do Polski, bo to będzie schodzić. Co tam jeszcze było? Aha, i właśnie wracając, nie spodobał mi się właśnie jakiś taki tego typu sklep. Ja zwróciłam największą uwagę na to, że na jednym takim przejściu w kształcie litery Y, że jest przejście i się rozchodzą na dwie takie, wiecie o co chodzi, to był na samiutkim rogu taki ogromny, jebitny sklep i tam były same jakieś takie lizaki karmelowe, takie wiecie, jak ręcznie robione, nie wyglądają takie... Jakiś jest taki bajek typowych, okrągłe, jakieś takie wzorki, albo jakieś żelki, no takie, wiecie, słodkości, ale to było wszystko tak kolorowe i tak po prostu waliło po oczach, że aż się chciało tam wejść i kupić dosłownie wszystko. Co tam jeszcze było takiego? I bardzo mi się spodobało, chociaż nie kupiłabym tam nic, nie, ale takie... Pierdoły mi się podobają strasznie, jak się wchodzi i można sobie pooglądać, nie? Był taki sklep idealny dla tych, którzy uwielbiają urządzać przyjęcia. Po prostu nie pamiętam, jak on się nazywał, ale się wchodziło i było mnóstwo baloników, peruk, przebrań jakichś karnawałowych, gadżetów typu jakieś wielkie okulary z sercem, takim, znaczy z takimi sercami wielkimi albo cokolwiek innego, wiecie... Takie jak papierowe talerzyki, nawet w tysiącach wzorach, kolorów i tak dalej. Obrusy nie tylko białe, ale takie wiecie, przyjęciowe, nie tylko białe jak u nas w sumie w większości, ale w tysiącach kolorów, dobra, tysiącach kolorów, no ale w wielu kolorach. I to naprawdę było też super. No i co? Co tam jeszcze było na pewno? W sumie oprócz tego, że spędziłam cudownie czas z moim skarbem, który jest po prostu wszystkim dla mnie i naprawdę nie dość, że zwiedziłam, w sumie zobaczyłam nowy kraj, bo byłam w Szwecji pierwszy raz, że pierwszy raz leciałam samolotem. To jeszcze spędziłam z najukochańszą osobą na świecie po prostu 10 cudownych dni. Szkoda, że tylko 10, no bo no ale no nie dało się, szkoła i tak dalej, nie wiecie. Naprawdę no słów mi brakuje, żeby po prostu... to opisać jakoś, nie? Dlatego też Ewcia chciałam Ci podziękować w ogóle, że mnie przygarnąłeś na te 10 dni, że chciałeś mnie u siebie i no i w sumie naprawdę jeszcze raz Ci dziękuję, kocham Cię bardzo za wszystko. Ale Ty wiesz o tym, nie muszę tego powtarzać, nie? Właśnie, rozważyłam się trochę. Teraz się widzimy 7 czerwca i znowu lecę do Szwecji.
A potem może zobaczymy jakoś w każdym razie na wakacje. Efcia przyjeżdża do mnie, do Polski. I co jeszcze w sumie? No, powiem wam w sumie może jeszcze, że w ostatni dzień połaziliśmy trochę tam z tatą Efci po Malmo. No a potem pojechaliśmy na lotnisko, w sumie zapakowałam się w samolot i wróciłam do Polski, nie? Smutno było bardzo, w sumie dalej jest smutno, bo to już minął tydzień. Tydzień? Ponad tydzień, z półtora tygodnia już minęło, jak stamtąd wróciłam. Jakoś tak smutno jest samemu tutaj, nie? No ale wiecie. I ogólnie zapewne też, nie wiem, czy Ewka mnie nie zabije, że wspominam o tym w vlogu, ale jak wiecie, jakimś cudem zniknęły mu z kanału wszystkie filmy. Nie jest to jego wina, bo on sobie ich nie usunął. Albo mu się ktoś włamał, albo jakiś cholerny błąd YouTube'a, bo YouTube ciągle jakieś psikusy robi, się psuje. Bardzo mu współczuję, bo bardzo to przeżył, bo to były dla niego wspomnienia i w sumie miłe chwile i tak naprawdę to się poznaliśmy. Tak, to jest mój mikrofon, właśnie go zauważyłam. Miłe chwile. W sumie, no, tak już to powiedziałam, że tak się poznaliśmy. I naprawdę, kochanie, jeszcze raz ci powiem tutaj, bo mówiłam ci już to, ale ja wiem, że ty nie przestaniesz nagrywać, bo byłbyś bardzo nieszczęśliwy, gdybyś przestał nagrywać. Ale wiem też, że mimo to, że będziesz dalej nagrywał, to jednak trochę ci jest ciężko chyba bez tych filmów. Ale wiesz co, popatrz sobie na te komentarze. Ludzie cię kochają, ludzie cię wspierają. Ja też cię kocham, też cię wspieram i niech to nie będzie, wiesz, dla ciebie jakieś coś, co cię powstrzymuje przed dalszym działaniem, tylko niech to będzie taki kopniak, który po prostu ci losy zasadził, żebyś ruszył tyłek i gnał do przodu, nie? Także to by było na tyle ode mnie, skarbie, także ty się trzymaj. No i z widzami moimi, którzy to oglądają, też się już żegnam. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że już niedługo i mam nadzieję, że te vlogi będą w końcu w jakiejś rozsądnej częstotliwości, a nie raz na ruski rok. No i żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa!